Jest to nasza największa polska tradycja, jeżeli chodzi o przepowiadanie przyszłości oraz temat magii. Jest to wieczór, gdzie ludzie zasiadają tradycyjnie i chcą zobaczyć to, co ich spotka. Czyli są ciekawi wszyscy przyszłości. Główną tradycją jest lanie wosku. I może na tym się głównie skupimy, bo inne tam pozostałe wróżby to są takimi tworami, które przez lata tam powstały. Czyli podgrzewamy wosk, nie muszę chyba tego tłumaczyć, każdy to zna, lejemy przez klucz. No i to, co nam wyjdzie, no to jest to symbol kolejnego roku kalendarzowego, czyli to, co nam się wydarzy do kolejnych Andrzejek. To, czy wróżby andrzejkowe się spełnią i czy w to wierzymy, to jest wykładnik tego, czy w ogóle wierzymy we wróżby. Bo to jakby nie jest tak, że andrzejkowe się różnią od innych w sensie wiarygodności. To był dzień czy wieczór Andrzeja i kilka dni wcześniej świętej Katarzyny, Wigilia, bo to wszystko się dzieje w Wigilię tych dwóch świąt, wróżyły sobie panny i wróżyli sobie kawalerowie. W efekcie to w pewnym momencie się wszystko połączyło, jednego dnia towarzystwo sobie miało wróżyć i głównie panny, no bo chodziło za mąż pójście. Zostały nam andrzejki w charakterze zabawy. Często dawne obrzędy zostają w charakterze zabawy, bardzo często zostają w charakterze dziecięcych zabaw w ogóle. Z andrzejkami jest tak, że one może nie do końca są dziecięcą zabawą, są raczej młodzieżową zabawą, ale na przykład jak się właśnie przyjrzymy temu woskowi, no to sama substancja, którą się wróży, to jest substancja no bardzo nacechowana symbolicznie. Wosk pszczeli to jest substancja o wielu znaczeniach symbolicznych. Oczywiście substancja wykorzystywana do świec, do celów sakralnych przygotowywanych, ale też substancja jeszcze w głębszym swoim rozumieniu pochodząca spoza świata zwykłego. Klucz, znowu otwieranie, tajemnica, ucho od klucza, prawda, jako ten otwór wąski, przez który przechodzi coś, prawda, przenika na drugą stronę. Tutaj jest dużo, dużo takich elementów, które można by symbolicznie tłumaczyć. Ja zawsze dosłownie interpretuję karty tarota, także bym polecał tym, którzy chcą interpretować symbole, znaki, które powstały tam z wosku, dosłownie. Jeżeli wróżba wyjdzie nieudana, ta andrzejkowa, nie powinno się jej powtarzać. Tak samo jak wróżby się nie wykonuje kolejny raz, czyli jeżeli załóżmy, no wróżba wyjdzie negatywna dla klienta, no to nie możemy drugi raz wróżyć, żeby wyszła pozytywna. Tak samo tutaj, jeżeli wyjdzie na przykład wróżba nieczytelna albo nie do końca dobra, załóżmy, no to nie możemy jej powtórzyć bądź powtarzać w nieskończoność, żeby był oczekiwany efekt, bo to się mija z celem. Ja w ogóle uważam, że złą wróżbą nie należałoby się przejmować i tą złą wróżbę należałoby tam no, oddalić od siebie i nabrać dystansu do tego, jeżeli coś złego wyjdzie, a dobrą wróżbą się cieszyć. Natomiast no, jednak te wróżby mogą się sprawdzić.